Udział w wymianie stypendialnej organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Kijowsko-Mohylańską i spółkę CANPAK był fantastyczną okazją do nabycia nie tylko doświadczenia międzynarodowego, ale przede wszystkim zetknięcia się ze społecznością akademicką Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i w związku z tym nabrania takiego nowego naukowego szlifu w oparciu o relacje międzynarodowe. Ta wymiana to była dla mnie niesamowita przygoda. Ona, można powiedzieć, zmieniła moje życie, bo pojechałem tam na trzecim roku studiów, nie miałem sprecyzowanych zainteresowań prawnych, a tam zafascynowałem się międzynarodowym obrotem prawnym, poznałem wielu prawników, też wielu studentów z zagranicy, usamodzielniłem się. Myślę, że takie dwa wyjątkowe wspomnienia łączące się z pobytem w Kijowie to przede wszystkim Dzień Wydziału Prawa i fantastyczne święto wspólnoty akademickiej zarówno studentów, jak i pracowników wydziału, a także Dzień Święta samej uczelni, samej akademii, który z kolei był świetną okazją do poznania ludzi z różnych wydziałów. Wspomnienie z tego czasu to na pewno te wszystkie przyjaźnie z ukraińskimi studentami, którzy później przyjeżdżali do mnie, ja ich odwiedzałem i ta moja fascynacja ukraińską kulturą. Do dzisiaj myślę, że więcej słucham muzyki ukraińskiej niż polskiej i bardzo polubiłem w szczególności Kijów. To jest niesamowicie piękne miasto i wtedy jeszcze dwujęzyczne, więc można było się nauczyć i ukraińskiego, i rosyjskiego. Jeśli chodzi o taką wartość dodaną wyjazdu stypendialnego, to myślę, że warto tutaj podkreślić możliwość wyszlifowania kompetencji językowych, w szczególności języka prawniczego, w obcowaniu z osobami, które posługują się nim na co dzień i jak najbardziej podnoszą nam poprzeczkę, choćby poprzez praktyczny udział w zajęciach i ćwiczeniach. Programy ukraińskie finansowane i wspierane przez grupę CANPAK to przede wszystkim budowa kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, rozwój osobisty, budowa zaufania między obydwoma państwami i między ludźmi. To jest naprawdę znakomity program, który buduje ludzi i przyjaźń między Polską i Ukrainą, a w szerszym kontekście między Ukrainą a Unią Europejską.